Jan Paździora jest emerytowanym ekonomistą, który swoje życie zawodowe związał z górnictwem. Na emeryturze zaczął zajmować się m.in. pisaniem o historii górnictwa na ziemi bolsawieckiej i historii miasta. Ostatnią jego publikacją jest przyczynek do biografii Jana Pawła II, który zawiera m.in. informacje o bytności Karola Wojtyły w Bolesławcu. Pociągiem relacji Kraków przez Bolesławiec, Węgiel, Żary koło Żagania, teraz taki chodził z tamtej strony, jeden pociąg w tym kierunku, przyjechali, bolesławcy wysiedli, udali się do kościoła w Niebowiętym, znaczy przy ulicy Kościelnej. Odprawili mszę i później pojechali przez Lwówek do Lubomierza i tutaj powiedzmy w rejonach Karkonoszy. Autor podjął temat biografii Jana Pawła II nie tylko ze względu na jej związek z Bolesławcem. Biografia świętego papieża ma też punkty styczne z biografią autora tej publikacji. Jestem synem ziemi wadowickiej i niektóre szlaki w moim życiorysie przebiegały tymi samymi drogami. Między innymi w 1949 roku skończyłem męską publiczną szkołę powszechną, bo takie wówczas były, w Wadowicach. I w następnym roku znalazłem się w murach Wadowickiego Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Marcina Wadowity. Tego samego, w którym pobierał nauki obecny święty Jan Paweł II Wielki, bo ja takiego przymiotnika wobec niego używam. W publikacji jest więcej ciekawostek, które dotyczą związków biografii Jana Pawła II i Jana Paździory, ale także dotyczących samego świętego, szczególnie z okresu początków jego życia.